Drodzy, rozpoczynamy ten bardzo szczególny czas, który daje nam Kościół, czas Adwentu. Dlatego sięgnijmy do słowa, które Pan nam daje na tą właśnie niedzielę. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Podobnie jak za dni Noego, tak będzie przy pojawieniu się Syna Człowieczego. Jak mianowicie w tamtych czasach, przed potopem, jedli i pili, żenili się i za mąż były wydawane, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie pojęli, aż przyszedł potop i zaczął gubić wszystkich, tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Drodzy, rozpoczynamy ten bardzo szczególny czas, który daje nam Kościół, czas Adwentu. I chciałbym, żebyśmy w tym pierwszym naszym spotkaniu zastanowili się, jak dobrze przeżyć właśnie czas, który jest nam teraz dany. Adwent, jak bardzo wielu z nas wie, jest czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. To jest taki pierwszy etap, można powiedzieć, tego otworzenia się na działanie Pana Boga tu i teraz. A następnie jest to czas, gdzie Kościół pokazuje nam, że mamy wszyscy być gotowi czuwać na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Nazywamy to paruzją. I dlatego potrzeba nam, drodzy ludzie młodzi, dobrze przygotować się do tego czasu. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszym Słowie wzywa nas do czuwania. To jest bardzo ważne. Do czuwania poprzez odczytywanie znaków. Jaki znak wybrzmiewa z dzisiejszej Ewangelii? O jakim znaku mówi nasz Pan Jezus Chrystus? Mówi o arce. To jest bardzo ciekawe. To jest pasjonujące, że Jezus wraca do starej historii biblijnej, pokazując Noego, który buduje arkę. Co jest ciekawe, odkryłem to dość niedawno w jednym z komentarzy rabinów żydowskich, że arka to jest to samo słowo, co właśnie słowo. Jezus pokazuje tutaj, że właściwe czuwanie na Jego nieustanne przychodzenie do nas, to jest właśnie mieć w ręku otwartą Biblię. To jest to czuwanie, które pozwala nam na trwanie w Jego żywej obecności. Powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasu nie możemy się bać. To nie jest powód do jakiegoś lęku, do trwogi, do jakiegoś spięcia się wewnętrznego, bo wiemy, że boją się ludzie, którzy źle żyją. Ludzie, którzy spychają Pana Boga na margines, na jakąś małą wysepkę czasu i wtedy widzimy, że już w życiu wszystko wolno, bo kiedy Pana Boga nie ma, to nam już wszystko wolno. Natomiast kiedy Pan Bóg przychodzi do nas, kiedy otwieramy Mu swoje serce, to widzimy, że Pan, porządkując nas od wewnątrz, stawia granice złu i my to odczytujemy. Dlatego naszym zadaniem, jestem przekonany o tym na Adwent, to jest przede wszystkim wchodzenie w głąb Słowa. Dlatego pamiętajcie, drodzy, że jeśli chcemy rzeczywiście dobrze przygotować się na czas Bożego Narodzenia, jeśli chcemy być ludźmi czuwającymi na tego Pana, który po swojej śmierci, zmartwychwstaniu w niebo wstąpił i pozostał w Eucharystii, jest z nami i kocha nas, jeśli chcemy widzieć te znaki, to doświadczymy tego, że On rzeczywiście jest z nami. Dlatego nie bójmy się, nie oszczędzajmy czasu przede wszystkim na to Słowo, które jest Słowem wiecznym, które jest jak arka, która nas przeprowadza przez wzburzone fale świata, w którym żyjemy i tak ma być. Do zobaczenia za tydzień.